Miło znów spotkać przy startowej 13 po 3-tygodniowej przerwie Mistrzów Polski, rekordzistów wraz z trenerem Andrzejem Szłapą. W jakiej dyspozycji znalazł szkoleniowiec swoich podopiecznych? No na razie wygląda, że w dobrej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po treningu. No widać, że humory dopisują, że jest chęć pracy. No i wiadomo, że przed nami kolejne wyzwania, więc trzeba się do tego wszystkiego dobrze przygotować. A jak wagowo? Wagowo jeszcze dzisiaj nie wiem, bo dzisiaj nie robiliśmy wagi. Waga będzie robiona jutro, więc mogę na to pytanie odpowiedzieć dopiero jutro. Jak będą przebiegać te najbliższe tygodnie rekordzistów? No ten najbliższy tydzień jest można powiedzieć, wprowadzający, chociaż już te obciążenia będą dosyć duże. Od najbliższej niedzieli zaczynamy zgrupowanie na naszych obiektach, tutaj na rekordzie. Jest to 5-dniowy obóz i tutaj już te obciążenia będą na pewno dużo większe. Ten obóz kończymy sparingiem z drużyną z Gliwic, z Sośnicą Gliwice. Później mamy kolejny tydzień, można powiedzieć, bez sparingu. W następnym tygodniu już jest można powiedzieć, dwumecz z Pilsnem, więc z czeską bardzo dobrą drużyną, więc na pewno będzie co robić. Myślę, że mecze będą ciekawe i staramy się bardzo dobrze przygotować do Pucharu Polski. No właśnie, za nieco ponad miesiąc już poważne granie o stawkę. Dwumecz półfinałowy z Konstraktem Lubawa. No dokładnie tak, dlatego też tak wcześnie zaczynamy okres przygotowawczy, bo już 15 sierpnia nas czeka pierwszy mecz, więc chcemy się do tego dobrze przygotować. No chcemy utrzymać tą serię zdobywania trofeów, to jest dla nas bardzo, bardzo ważne i mamy w tym momencie dosyć dużo do stracenia. Dostrzegam kilka nowych postaci, kilka nowych twarzy wśród trenujących. No tak, mamy kilku młodzieżowców, bo też polityka klubu jest taka, że tych młodzieżowców tutaj chcemy ogrywać z pierwszym zespołem, chcemy im pokazać, jak to wygląda na tle pierwszego zespołu, na tle mistrza Polski. Mamy Mateosa, bardzo dobrego zawodnika z Uceneca, więc liczymy, że nas wzmocni i bardzo liczę na tego chłopaka. Myślę, że nasz zespół będzie jeszcze bardziej wartościowy. Czy ten zespół, ta kadra jest już zamknięta? Nie, jeszcze gdzieś tutaj mamy jedno miejsce transferowe, do tego transferu się gdzieś tam przygotowujemy. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli ogłosić nowy nabytek w naszym klubie. Zatem owocnej pracy. Dziękuję.